Większość z was pewnie pamięta, jak byłem studentem w USA. Była to przygoda mojego życia, gdzie poznałem wielu naprawdę dobrych ziomów, z którymi dzisiaj lecę się spotkać i spędzić Sylwestra. Nasze spotkanie zaplanowaliśmy w Szwajcarii, gdzie mieszka... Crazy! Pipo, ziomek ze Szwajcarii, do którego właśnie wszyscy mieliśmy przylecieć się spotkać. Po półtora roku w Stanach postanowił to rzucić i rozwijać się tutaj, a ma naprawdę dobre do tego warunki. Zobaczycie, jaką furą jeździ. Oh my god! Bro, where is the mirror? Here's the mirror. There's a camera. What the f***? The both sides? Yes. Pojechaliśmy odebrać kolejną osobę, czyli... Maxi. Możecie go pamiętać, bo w mojej serii z USA wiele razy się przewijał. Maxi po roku czasu przeniósł się do lepszego uniwersytetu w Kalifornii i radzi sobie bardzo dobrze. Oh my god. Dużo wspominaliśmy stare czasy, narzekaliśmy na Brazylijczyków i Szwedów, bo nie dali rady przylecieć. I pojawił się temat mojego wylotu do USA z większą ilością chłopaków, ale ten temat będzie pod koniec filmu. Bro, where's the third floor? It's the fourth floor. Sick! I wanna sit. You can open it. Come on. Let's go. Oh my god, damn it! Come on, come on. Where do you think you're living? This one, this one, this one, or this one? This one. No, okay, here's no bed, so no. Three others. Holy shit, bro! Look at this fucking way! Yo! Yo, go there, go on the left! Hey, you motherfucker! Fuck! Can he open this? Yes. FBI, open up! You know, on my TikTok, there's always this one guy, actually saying, Kurwa Bober! Oh, fuck! Yeah! Really? Yeah, he's always on my For You page. And like, then he's showing you the Bober. Do you know this video? Do you know this? Yeah, video? I know. Well, no, I'm always thinking it's Radek, seriously, like because of the voice. Like it sounds like you. Oh, Kurva Bober! Yeah, Kurva Bober! Bober! Powiem wam ciekawostkę. Przez cały rok w ogóle nie imprezuję, tylko po to, żeby w Sylwestra iść na imprezę. I w sumie też często nawet na nie nie piję. Ale dzisiaj mamy Sylwester, proszę państwa. Dzisiaj w sumie w zamierzonym celu tylko jedziemy po to, żeby się pobawić z chłopakami. Nie pijemy alkoholu, przynajmniej ja nie piję, nie wiem jak oni. Przed imprezą z chłopakami założyliśmy się, że któryś z nas zrobi to. Kurwa Bober! 6 AM here! And look at Maxi, wait! U chłopaków z Brazylii jest 6 godzin różnicy, więc spędziliśmy z nimi nowy rok przez telefon. Let's make like a plan. Like we take my phone and like I think you're gonna record this. No, or? I have camera. Yeah. Okay. Then let's take my phone and your phone and his phone. Let's take like at 12:55 one on my phone and then 12:56 on your phone. 12:57. Ah, you think your... like this? I was thinking like in the same time, like 12:55 in mine, in your, and it's him. And oh, put, yeah. And just put in the other place. Yeah, like okay. This. Okay, that's it.
What is that? Huh? What is what? What is that? Do you hear it? No. What is it? What? There's an alarm somewhere. On your phone? Not my phone. But it sounds like a FaceTime someone's calling you. Jedziemy grać beach soccer. Pipo aktualnie trenuje beach soccer, dlatego pojechaliśmy z nim na jeden trening. I najpierw była rozgrzewka, później ćwiczenia, no normalnie jak na treningu. I na koniec była giera, w której trochę nagrałem. Niektórzy zawodnicy grali w profesjonalnych klubach, co było widać. A dla mnie i dla Maxiego był to giga męczące gówno, bo próbowaliśmy grać w to jak w normalną piłkę, a jest to na piachu. Dlatego ten sport dużo różni się od normalnej piłki. Powiem szczerze, no ciężkie gówno, it was tough, guys, ha? Ha. I like to see you guys running. No, it was tough. No, but at least I scored 3 goals. Yeah. This was money, I think. We are going for the run with Germano. You remember the first time? Huh? We were running together in Seoul. Yeah. It was so fucking hot there. Like 45 degrees. Yeah. And now it's like 10. Maxi robił bieg z rozpiski przygotowawczej do sezonu, w której musiał zrobić 7 km. No a przebiegliśmy tyle. Musimy przebiec 140 metrów więcej. Jest jakieś 5 stopni na zewnątrz. Just can't play one night, both PS5 downstairs, order pizza, and play Fortnite the whole night. So, you know what, guys? Computer? I have a PS4 who is still working! You know what? Fortnite Squad! Fortnite Squad! Are we in a gaming room? Hello, my friends. Are you ready, boys? Hello, my friend. I'm under the water. Please help me. I have 14 FPS, bro. Like this. Come to me, boys! So only one is still alive. Oh yeah, yeah, I see him, bro! Oh, man, buddy! First game, first win! Bro! Second game, we just won again. Wygraliśmy 3 gry z rzędu. Przez te 7 dni zrobiliśmy z chłopakami naprawdę wiele rzeczy, które widzieliście i... w sumie wiele więcej. Ale z całego spotkania nie mamy ani jednego zdjęcia tak naprawdę, dlatego... chcemy zrobić sobie zdjęcie, ale zapomnieliśmy sobie statywu, bo chcemy, żeby było nas trzech. Teraz kminimy jak zrobić statyw. What are you doing, bro? Maybe just make a video and we will take the moment of it, because it can be difficult to make just a picture. Długo próbowaliśmy zrobić fotkę i za każdym razem kończyło się to tak. Falling all the time. Now this will work. Finalnie udało nam się zrobić to zdjęcie, zobaczcie na Instagramie. Rozmawialiśmy z Maxim, czy mogę przylecieć do niego do Stanów, bo w sumie chciałbym przylecieć do Stanów znowu. Wiem, że dużo osób też chciałoby, żebym przyleciał. So Maxi, what do you think? Can I just go to your place and leave you with you? Of course, you're very welcome. And I mean, like, you were talking a lot about like that your Polish fans want to see you in America. Like, yeah. I mean, you're always welcome to my place, so let's come to California and then I think you can make some nice content for you. Oh my god, bro. So, I mean, if you guys leave a like here and subscribe and Maxi is a YouTuber. Yeah, no, that's good. Yeah, you're gonna come to America if you want to see these guys. Tak, dokładnie. Napiszcie w komentarzu, czy w ogóle chcielibyście, bo wiem, że wielu z was chciałby. People, what do you think? Right, boys.
the last time we see this month. We don't know yet what will happen. Oh my god, bro. Fine, bro. Dankeschön too. See you next time. Thank you, bro. Player. Thank you guys for everything. Yes, sir. Kurczę, już tęsknię z chłopakami, nie? Dobra, były przyjemności. Teraz wracamy do tych nieprzyjemnych rzeczy. No byłem, no to wiadomo, jakieś imprezki, granie Fortnite'a to należy tylko i wyłącznie do przyjemności. A żeby pozostał balans, to no trzeba też porobić te niewygodne rzeczy, dlatego